Witajcie kochani w 25 odcinku podcastu Aita. Witam się z wami Ada oraz Kizunia. I Kizunia ma fafluna, ale wiecie. Kizunia, powiedz trochę o sobie parę słów. Dokładnie tak, kochani. Dlatego witam się z wami dzisiaj po świątecznej przerwie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na... Kizunia, gdzie ty idziesz? Halo? Kizunia! Kizunia! Chyba jednak wracamy do baśni. Kochani, witajcie w 25. poświątecznym odcinku podcastu Aita od The Girls. Ja nazywam się Ada. A ja Basia. Dzisiaj po raz kolejny przedstawimy Wam 6 historii. Jedna z tych historii będzie pochodziła od naszej słuchaczki i ją przedstawimy jako ostatnią na samym końcu. Czyli kochani, standardowo nic się nie zmieniło. Tak. Oczywiście. Zmieniła się jedna rzecz. Nowa wiosna, nowa ja, ale podcast taki sam. Trochę się zmieniła nowa tutaj, nie o to mi chodzi. Okej. Chodzi mi o kwiat nasturcji, który stoi na stole. Jakiej nasturcji? Tulipanu. I Beniaminek poszedł na urlop. Beniaminek ma urlop, bo słuchajcie, wiosenny odcinek, wiosenne kwiaty. Nie ma to tutaj kłamać, że pogoda nas nie rozpiszczała w ostatnich dniach. Bo musnęło nas słońce, musnęła nas fala. Jak widzicie, jesteśmy takie opalone, że po prostu Polska jak Sahara. Więc no, ja czuję, że to jest ten moment, żeby usiąść, odpocząć, zagłębić się w jakieś historie z życia wzięte i trochę sobie pogadać na ich temat. I trochę pooceniać. trochę pooceniać. Dawno tego nie było. 2 tygodnie bez oceniania. I ja po prostu powiem Wam szczerze, że ciężkie to były dla mnie czasy. To były czasy przełomowe, w których człowiek musiał trzymać język za zębami, bo nie mógł powiedzieć, co myśli, tak? Musi trzymać język za zębami i nie ma dostępu do takich pikantnych historii. Jak dzisiaj zaraz zobaczycie. Kochani, standardowo zapraszamy Was do zostawienia łapek w górę bądź w dół, w zależności od tego, jak Wam się będzie dzisiaj podobało. I zapraszamy również do subskrybowania bądź obserwowania naszego kanału, w zależności od tego, na jakiej platformie jesteście. I tutaj może, wiecie co, nie będziemy przedłużać. Tyle! Nie będziemy przedłużać, przechodzimy do rzeczy, bo tak naprawdę po to tutaj jesteście. Czyli po historię numer 1, którą przedstawię Wam ja. Zastrzel nas wszystkich. Lecimy! Historia numer 1 to historia właśnie rodzinnej, dlatego jeżeli macie rodzinę, to na pewno się z nią utożsamicie. Moja dziewczyna zdradziła mnie z moim bratem i jest teraz z nim w związku. Czy jestem dupkiem, odcinając się od brata i rodziców, którzy stanęli po jego stronie? Nie, uważam, że nie jesteś dupkiem. Oczywiście nie znamy tutaj historii, nie wiemy, jak silna to była relacja między tobą a tą twoją dziewczyną. No ale jednak była jego dziewczyną. Ale to była twoja dziewczyna i są jakieś zasady, a tym bardziej, wiecie, no bracia ci tam mogli pokłócić i okej, no ale tu rodzice jeszcze wkroczyli w akcję i bronią osoby, która zawiniła. Mhm. No jest to bardzo krzywdzące i tak się nie robi. Więc nie jesteś dupkiem. Dobra. To lecimy teraz z historią, zobaczymy, czy twoje zdanie pozostanie niezmienione. Mam 26 lat i przez wiele lat byłem w związku z moją rówieśniczką. Jednak kilka lat temu moja wtedy dziewczyna wyznała, że od kilku miesięcy sypia z moim 2 lata młodszym bratem. Powiedzieć, że złamali mi serce i zafundowali traumę, to nie powiedzieć nic. Dosłownie nie wiedziałem, co wtedy czułem. Czułem się wypluty z emocji i odrętwiały. Natychmiast odciąłem się od brata i dziewczyny. Spodziewałem się jednak wsparcia ze strony moich rodziców, ale zamiast tego nie wydawali się zbyt rozgniewani i do tego wspierali ich nowy związek. Powiedzieli tylko, że zdrada była błędem, ale moja dziewczyna i mój brat byli sobie przeznaczeni. Dosłownie nie otrzymałem żadnego wsparcia od rodziny, z wyjątkiem mojej siostry. Tak więc minęły już 2 lata, a ja i moja siostra całkowicie zerwaliśmy kontakt z naszym bratem, a także z naszymi rodzicami. Przeprowadziliśmy się do innego miasta, zablokowaliśmy je w każdy możliwy sposób. Nie sądzę, żeby nasi rodzice wiedzieli, gdzie obecnie mieszkamy. Nie mamy też pojęcia, co robią nasi rodzice lub brat. Nigdy więcej nie planujemy się z nimi kontaktować. Czy jestem dupkiem, bo odciąłem się od nich? Na pewno nie zależy mi już na moim bracie, ale czasami zastanawiam się, czy odcięcie się od moich rodziców nie było zbyt surowe. To znaczy, powiem tak, tutaj ta akcja bardzo szybko się rozwinęła i on od razu odciął krótko na temat, drastycznie odciął i brata, i właśnie te swoich rodziców od siebie. W sumie nie wiemy, jak ten proces wyglądał. Co prawda... On tam wspomniał, że ci rodzice potępili jakby zachowanie, ale ogólnie wspierali tego drugiego potępili ten czyn? Syna. Tak, czyn potępili, ale nie jakby syna. Mm-hmm. Jakby czyn tylko no, jego. No syna też nie trzeba potępiać całego, tak, bo to jest ich dziecko. Ale jednak potępili czyn, ale całej sytuacji już nie. No właśnie. No. I jakby, co więcej, kibicowali tej sytuacji. Mm-hmm.
Więc na początku jakby chcieli okazać wsparcie no, temu zdradzonemu, ale to tylko było takie, żeby pewnie było. Tak, uwzględniamy tak. Cię w tej rozmowie, niech ale ci jednak, będzie. Jednak fajnie, że jesteście razem i życzymy wam wszystkiego najlepszego. Temu drugiemu synowi. No. Więc no bardzo dziwna sytuacja, ale teraz wracając jeszcze do tego, co mówiłam na początku, że bardzo drastycznie do tego tutaj ten chłopak faktycznie podchodzi. I czy się powinniśmy dziwić? Nie wiem, wydaje mi się, że to zależy od charakteru, bo jedni właśnie tak podejdą drastycznie, że ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Jak byście mogli mi to zrobić? Że to jest dla mnie, to była dla mnie tak ważna rzecz w życiu, a wy tak traktujecie mnie, a inni by podeszli do tego w ten sposób, że pewnie byliby źli, i pewnie mieliby niesmak, ale aż tak drastycznie by się nie odcinali. I ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że nie jest dupkiem, bo tego najwidoczniej potrzebował. Nie wiem, jacy ci rodzice byli tak naprawdę. Może oni byli jacyś tacy, że faworyzowali bardziej drugiego syna. No, a ten zawsze, tak, a ten zawsze był gdzieś tam z tyłu i miał już po prostu dość, a to przelało tylko szale goryczy. I on po prostu powiedział dość. Fajnie, że ma tą siostrę, która go jako jedyna wspiera i że naprawdę kogoś ma. Uważam, że nie jest dupkiem, bo on musiał się czymś kierować i raczej nie był to zwykły impuls, to musiało być coś głębiej. Mhm. Więc tak to zostało. Tak, ja myślę, że tutaj dodając jeszcze moją perspektywę, to kwestia tego, że on się odciął, wcale nie jest aż taka drastyczna. Ze względu na to, że no my sobie czytamy te historie, wiecie, jakby nie jesteśmy w ich butach, ale pomyślmy sobie przez tak ułamek sekundy, jak by to mogło wyglądać. Tak naprawdę, tak wiecie, tak w praktyce, nie? W praktyce wygląda to tak, przynajmniej no w normalnych, w jakichś takich relacjach, przeciętnych, że tak powiem, nienormalnych, że po prostu no, jesteśmy w związku, tak? Ona była najpierw w związku z tym bratem, potem jest z młodszym bratem i to nie było takie, że oni się rozstali i potem delikatnie jakoś to się rozwinęło, tylko poprzez zdradę. Czyli zdradził cię członek twojej najbliższej rodziny i reszta najbliższej rodziny mówi mu, że no dobra, no mógł nie zdradzać, ale między nimi jest taka chemia, że kto się, jakby ja się nie dziwię, nie? No co to jest za tekst? Po drugie, w praktyce będzie to wyglądało tak, że ta dziewczyna tam będzie. Ona tam jest w tym domu. Jak on będzie chodził na jakieś imprezy rodzinne, jak on będzie się spotykał na jakieś śluby, uroczystości, chrzciny i inne sytuacje, to on ją będzie tam widział. A co gorsze, on tam jej nie będzie tylko widział. On tam ją będzie widział wśród swoich rodziców, którzy ją adorują i uważają, że ona jest świetną laską. No jaką świetną laską, no oni tak uważają, bo skoro mówią, że oni byli sobie przeznaczeni, no a ich syn przecież nie może być złym człowiekiem, tak? No to co? Tak, w ogóle sam fakt, że brat, jak to się mówi, brat podbija do dziewczyny swojego brata. To jest takie dla mnie jakieś totalnie niezrozumiałe, bo mogą się, no nie wiem, wiecie o co chodzi, że są jakieś zasady takie niepisane. Może być tak, że nawet mu się jakoś tam podoba. Dokładnie, ale, no może mu się jakiś, podobać. Trzeba mieć po prostu jakiś... Kurde, jakiś kręgosłup moralny, tak? No, a nie, że po prostu na oczach, w ogóle w rodzinie, no, wszystko się jeszcze, dzieje. Ale słuchajcie, ale dobra, brat bratu, brat bratu. No obrzydliwie się zachowali, ale no, ona też się obrzydliwie zachowała. No bo, tak. Bo to nie było tak, że ona nie była świadoma, że coś tam, albo że brat nie był świadomy. Każdy wiedział, co się dzieje i ona równie dobrze mogła z tym młodszym, z którym go zdradziła, po prostu przedyskutować sytuację, powiedzieć, słuchaj, między nami jest taka chemia, my się tak świetnie dogadujemy, że ja po prostu muszę zerwać z tym moim chłopakiem, z tym twoim bratem i wtedy my pójdziemy sobie na randkę i poznamy się lepiej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A oni postanowili po prostu iść od dupy w zdradę. Dosłownie, nie? Ona sypiała z nim kilka miesięcy, nawet nie jest tak, że oni się pocałowali. Nawet nie jest tak, że wiesz, że w przypływie emocji tak poniosło tak, ich, tak, bo tak, między tak. nimi była taka chemia, że po prostu oni go regularnie robili w bambuko i zdradzali go, oboje. On go zdradził jako brat, a ona go zdradziła jako partnerka. No tak nie może być, tak? Że potem rodzina najbliższa bierze stronę osoby, która nie wykazuje się żadną też skruchą z tego, co wiemy, no bo nie było nic o tym wspomniane. To była zdrada z premedytacją. Oni sobie zrobili z niego klauna. Oni się z niego wyśmiewali, po prostu. No wiecie, no tak nawet jeżeli się nie śmiali, to no to tak wygląda, tak? Że oni po prostu tutaj się bzykają za ścianą, nie? Dosłownie. To jest w ogóle jest przerażające. To obrzydliwe, po prostu obrzydliwe. Mm-hmm. Wiadomo, no zdrady się zdarzają w związku, tak? Zdarzają się, ale to,
to już jest podwójnie ohydne, bo po prostu jeszcze do tego Beat, no nawet no nie wyobrażam sobie, nie? Jak można być takim skurczybykiem po prostu? No, dokładnie. Tutaj chyba nie ma nic do dodania więcej. Przeanalizowaliśmy tą sytuację. Rodzice tak. też fatalnie się zachowali. No właśnie, bo my tutaj głównie on pytał tych rodziców, tak? A oni się... zareagował za mocno. I zobaczcie, ten chłopak został zdradzony przez swojego brata, dziewczynę. Rodzice go też właściwie, można powiedzieć, w jakiś sposób zdradzili, bo nie dali mu wsparcia. A on mimo to się pyta, więc to jest bardzo dobry chłopak. Bo to nie jest taka sytuacja tak. jakaś randomowa, tak? Że on z nimi nie poszedł na imprezę, czy nie zaprosił na ślub, tak, tylko on dokładnie. Ich odciął, więc on to kwestionuje. To nie? też jest taka historia, która się często nie zdarza w życiu, no. więc po prostu on nie wie, jak ma zareagować w takiej sytuacji, jak powinien Ciężko zareagować. Się utożsamić. Dokładnie, nikt mu nie powie, ej stary, ja na twoim miejscu zrobiłem 5 lat temu tak, no tak nie dokładnie, jest, nie? Wiecie dokładnie. O co chodzi, więc on jest w sytuacji, w której wielu z nas nigdy nie będzie. Tak. No, ale widzisz, siostra jednak jakoś jedyna ma chyba trochę oleju w głowie i go wsparła, a gdyby ta siostra go nie wsparła, to cała rodzina by się od niego odwróciła. No on niby od nich, tak? Ale to oni pierwsi się odwrócili. To oni od niego się odwrócili, to oni się odwrócili od niego. Zdrada, winszowanie tej zdrady, no obrzydliwe zachowanie, bardzo niemoralne według mnie i... Nie powinno to być. Jakby nie idźmy w nowoczesny świat z takim nastawieniem, żeby kogoś po prostu za przeproszeniem wyruchać i jeszcze się potem śmiać mu w twarz z tego, nie? No tak. Nie pozwalajmy na po prostu brak szacunku do drugiej osoby, bo to już nie jest okej. I to nigdy nie będzie okej. Tak. Jak najbardziej uważam, że jeżeli to jest coś, co jest dla niego potrzebne, tak jak powiedziałaś wcześniej, na początku, to nie jest dupkiem. Na pewno nie jest dupkiem. A to, czy to jest dla niego potrzebne, czy nie, czy on chce odnowić kontakt, to w żaden sposób nie wpłynie na to, że ktoś powinien mieć prawo go oceniać, czy on powróci do tego kontaktu, czy nie powróci do tego kontaktu. Tak czy siak uważam, że gdybym była na jego miejscu w tym momencie, jakbym się już odcięła, to i tak bym czekała na to, żeby to rodzice pierwsi przeprosili. Jeżeli by mnie naprawdę szczerze przeprosili, przyznaliby się do błędu, to okej, to byłabym w stanie rozważyć, żeby im wybaczyć. Ale w tym momencie on po prostu ma chyba takie swoje po prostu skminy i nie jest pewien, więc no to tak nie wygląda. Nie? Dokładnie, więc sytuacja jest jasna i tym oto sposobem przechodzimy do drugiej historii. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Uwaga. Czy byłbym dupkiem, gdybym powiedział mojej żonie, że jej tata lubi przebierać się w damskie ubrania? Żonie, tak? Czyli teść jego. Tak. Tak. Też tak myślę? Tak, bo to jest coś swego rodzaju coming out. Dokładnie. Outowanie kogoś bez jego zgody i wiedzy jest obrzydliwe. No i tyle. Jest po prostu nie okej. Okay. Bo tak naprawdę on nie wie, jaką oni mają, jeżeli ten teść jest teraz żonaty. Czy tam z tą matką jest, to nie wiedzą, jaki oni mają układ i nie wie ten mąż tutaj, tak, jaki ten teść ma układ, więc nie. To jest takie obrzydliwe plotkowanie za plecami, do tego jeszcze outowanie kogoś, ohyda. Krótko mówiąc, moja żona i ja mieszkamy u jej rodziców. Dziś rano nasz kot postanowił obudzić mnie o 5 rano na jedzenie. Klasyk. Co nie jest rzadkością. A kiedy poszedłem na górę, aby go nakarmić, natknąłem się na zaskoczonego moją obecnością teścia. Było bardzo wcześnie, a ja byłem zaspany, ale jestem pewien, że mój teść siedział w kuchni w staniku. Unikałem patrzenia w jego stronę i starałem zachować się normalnie. Szybko dałem kotu jedzenie, a następnie wróciłem do pokoju. Jedyne, co zdołałem powiedzieć, to ach, ten kot zawsze budzi mnie wcześniej na jedzenie. Teść siedział zmieszany. Tak naprawdę nie wiem, czy powinienem dzielić się z kimś moim odkryciem. Jeszcze nic nie powiedziałem mojej żonie. Czy byłbym dupkiem, gdybym jej powiedział? Krótka historia. Tak. Bo jest na temat. No dokładnie. Więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Nie potrzebujemy większej chyba informacji. Dokładnie, więc można to już tutaj więc powoli. Więc ja bym poszła do tego teścia i tak, byłbyś dupkiem. Tak, byłbyś dupkiem. No, absolutnie. Byłbyś dupkiem, bo nie wiesz, co tam się dzieje i takie jakby... Za plecami. I takie zakładanie, no, przebiera się w damskie ciuszki, jest takie bardzo podszyte jakąś taką transfobią i mi się to nie podoba. I nie uważam, że powinnaś na taki temat mówić za plecami osoby zainteresowanej. I do tego
I do tego, tutaj nawiązując, uważam, że powinien pójść do tego ojca i powiedzieć, że słuchaj, no ja tutaj widziałem, czy chciałbyś o tym porozmawiać. Jak normalny człowiek do normalnego człowieka. Czy chciałbyś, nie wiem, może coś na ten temat powiedzieć, czy nie, jakby co cię, z czym czujesz się komfortowo, czy chcesz mi o czymś powiedzieć. Nie musisz, spoko, podejść do niego po ludzku, a nie do jakiegoś, jak do jakiegoś, jakby zrobił coś złego, jakieś przestępstwo, jakieś, nie wiem. Więc uważam, że nie powinien. Nie powinien. I więcej, jeżeli po takim zapytaniu on by odpowiedział, nie mam ochoty o tym mówić, to jak najbardziej to uszanować. No oczywiście. A nie próbować jakieś intrygi siać i gdzieś tam po cichu się wyśmiewać, czy komuś coś mówić. Absolutnie nie. Ten człowiek nie jest na to gotowy, skoro do tej pory wam nic nie powiedział. I on dopóki sam od siebie nie wyjdzie z inicjatywą, nikt nie powinien ingerować w jego życie i w jego sprawy. Tak. I może też zapytać, że słuchaj, no widziałam, że tutaj widziałem cię, tak? Jakby wiesz, o co chodzi, dlaczego tu przychodzę. I teraz pytanie, czy ja mam nikomu nie mówić i tak dalej, no bo jeżeli na przykład czuję się niekomfortowo, żeby to trzymać jako taki jakiś tam sekret, no to trzeba mu to po prostu powiedzieć, ale i tak nie powinien o tym mówić komuś bez jego zgody. Dokładnie. Bo po prostu są różne sytuacje i takie historie są zazwyczaj bardzo długie i skomplikowane i nigdy nie wiemy, z czego to się wywodzi. Bardzo emocjonalne i wiele kosztują osoby, które właśnie się ukrywają. I to też nie znaczy, że osoba, która się przebiera w takie ciuszki, na przykład jest od razu utożsamia się jako płeć przeciwna, albo jakaś inna płeć, na przykład niebinarna. Znaczy, niebinarna to brak płci, po prostu tak. Tak mi się wydaje w sumie, nie znam takiej definicji konkretnej. W każdym razie chodzi o to, że nie jest jakby to, że dziewczyna nosi spodnie, a facet stanik, to nie jest, wiecie, odkrycie Ameryki. Nic wielkiego. To jest tylko ubranie. No, jakby wychilluj trochę, nie? Bo to nie jest, wiesz, jakby... Coś, świat się nie zawali, żaden news. I nikt od tego nie cierpi. Więc, tak, gdyby było tak, że bo to może oznaczać różne rzeczy. Może oznaczać na przykład, on lubi drag, a drag w ogóle nie jest bezpośrednio. Nie jest też, nie równa się byciem osobą transpłciową i w drugą stronę. Bycie osobą transpłciową nie równa się jakby chodzenie w dragu. Więc to mogą być różne rzeczy i może to jest dla niego po prostu hobby, jakiś sposób na wyluzowanie się. I może on się czuje niekomfortowo z tym, może jest to dla niego coś wstydliwego, bo żyjemy w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy i po prostu nikt nie ma prawa go w tym momencie oceniać, bo to jest być może tylko dla niego relaks i zabawa. Więc po prostu dajcie temu człowiekowi święty spokój, jak chcesz być fair, autorze, to po prostu do niego podejdź i z nim porozmawiaj jak człowiek z człowiekiem. Najgorsze w takiej sytuacji jest jakby... robienie z takich rzeczy nie wiadomo czego i pokazywanie wszystkim dookoła, że to jest coś, jakiś temat tabu, Boże, co się stało? Jakby powiedział, to co? Potem przyszłaby do niego ta córka, albo przyszłaby do niego ta żona i by było nie wiadomo co, i by było ojojanie, o Boże, co to znaczy i w ogóle. A może ten facet po prostu lubi. Nic nie znaczy, no może dla niego to jest po prostu... No, a że wie gdzie, w jakim jakby żyjemy społeczeństwie, to po prostu wie, że takie nawet właśnie taka zabawa dla niego chociażby jest czymś, co będzie oczywiście od razu oceniane i po prostu nie ma ochoty się z tym nikim dzielić. Ma do tego prawo, więc koniec tematu, nie? Jakby Dobra, krótka historia. Pogadaj z nim, bo to jest też człowiek. Lecimy dalej, kochani. Historia numer 3, moja już druga. Mój były mąż nalega, abym zmieniła nazwisko z powrotem na panieńskie, ponieważ jego nowa narzeczona uważa, że posiadanie tego samego nazwiska będzie dla niej i dla mnie niezręczne. Czy jestem dupką za odmowę tej zmiany? Powiem ci szczerze, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja myślałam, że jak ktoś bierze rozwód, to nazwisko jakby może sobie powrócić do swojego. Może, ale jeżeli ale się na przykład przyzwyczaił, to nie musi. I to pewnie też jest kłopotliwe 1000 razy zmieniać wszędzie nazwisko w każdym urzędzie. No to nawet nie o to chodzi, tylko że ona chce, nie? Może nie chce, no faktycznie. No. I ona nie chce, ona odmawia. Nie jest dupką. To jest jej nazwisko, z którym żyje i z którym się utożsamia, którym się podpisuje i nikt nie ma prawa mówić, jakie ona nazwisko ma nosić, czy nie. Dosłownie. Pewnie jak on ją brał za żonę, nie wnikając w to, dlaczego wzięli rozwód, to bardzo chciał, żeby nosiła jego nazwisko, więc już się mógł... No ona nie jest majonetką, że gdzie on dmuchnie, to ona będzie leciała. Najlepiej, że zobaczcie, on, nowa dziewczyna, ty zmień nazwisko, odetnij się ode mnie całkiem. Nie, sorry chłopie. Ja mam to nazwisko tyle lat, czy tam nie wiadomo ile lat, ale no jakiś
czas i to jest moje nazwisko. I tak, bo to było kiedyś jego, a teraz dokładnie, jest też jej. Jest jej i jak to, jednocześnie ona może powiedzieć, to ty zmień nazwisko. I wtedy ty weź nazwisko swojej przyszłej żony, też tam może być. No właśnie. I będzie po problemie, no to bez jej. Nie, nie, nie. No dobrze, kochani, to w takim razie widzę, że tutaj mamy dość jednoznaczną odpowiedź, więc przechodzimy do historii. Mam 39 lat, a mój były mąż 38 lat spotyka się z kobietą od 3 lat. Dla kontekstu ma ona 24 lata. Mój były i ja byliśmy małżeństwem przez lat 12, a od 5 jesteśmy rozwiedzeni. Mamy razem 3 dzieci, które są teraz nastolatkami. Mój były i ja rozwiedliśmy się, ponieważ kiedy się poznaliśmy i pobraliśmy, byliśmy bardzo młodzi i oddaliliśmy się od siebie jako ludzie. To była wspólna decyzja i zgodziliśmy się, że nasze dzieci są najważniejsze i od rozwodu zawsze bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Tak było aż do zeszłego roku, kiedy wprowadziła się do niego jego dziewczyna. Wcześniej spędzaliśmy razem święta i urodziny dzieci, a teraz, gdy ona jest obecna, wspólnie nie chcą nawet siedzieć blisko mnie na imprezach sportowych naszych dzieci. Zawsze byłam miła i uprzejma dla tej kobiety, mimo że moje dzieci wyrażały, że jej nie lubią i czują, że ich tata zachowuje się inaczej, gdy ona jest w pobliżu. Mój były powiedział mi na początku, że jego nowa dziewczyna nie jest moją fanką. W ogóle jak można powiedzieć komuś takiego? Ej, ona nie jest twoją fanką. I czuję, że ją onieśmielam. Kiedy poprosiłam go o przykłady tego, jak ją onieśmielam, powiedział mi, że na przykład, tu mój ulubiony przykład, mamy resting bitch face. I to sprawia, że ona czuje się przy mnie niekomfortowo. Jak wiecie, co to jest resting bitch face, to ja to mam. Nie, no bez jej... Kurde, bez jej, żeby jakaś typiara w ogóle miała czelność mówić, że ktoś ją onieśmiela swoją twarzą. No to oj, to jest jej problem. No bo ona, wiesz, po prostu się pewnie nie uśmiecha jak wariatka w kółko. No, tylko niej... dokładnie, tylko jest z sobą i ma taką mimikę twarzy i tak będzie. No ja też mam taką mimikę twarzy, na przykład często w miejscach. A mimo to publicznych. Widzisz, spędzam z tobą wiele czasu i nagrywamy wspólnie podcast. No, mój były zaręczył się z nią w Boże Narodzenie. Moje dzieci nie były zachwycone, zwłaszcza moja córka, która czuje, że jej tata podjął ważną życiową decyzję, nawet z nimi o tym nie rozmawiając. Mój były zadzwonił do mnie wczoraj, mówiąc, że informuje mnie, że mamy rok na zmianę nazwiska, dał jej deadline, z powrotem na panieńskie, ponieważ jego narzeczona jest zniesmaczona i niezadowolona tym, że ja i ona będziemy mieć to samo nazwisko, kiedy wezmą ślub. Powiedziałam mu, że podczas rozwodu uzgodniliśmy, że mogę zachować jego nazwisko, chyba że sama będę chciała je zmienić i że takie właśnie nazwisko widnieje w naszym porozumieniu. Powiedziałam mu też, że nie chcę mieć innego nazwiska niż nasze dzieci. Powiedział, że jestem nierozsądna i nie rozumiem, jak niewygodne jest to dla jego narzeczonej. Powiedziałam mu, że nie potrafię spojrzeć na to z jej perspektywy, ponieważ jestem dorosłą kobietą, a nie niedojrzałą małolatą jak ona. Tak się to robi, tak się to robi w ogóle. Idealne, uwielbiam. Zmiotła z planszy typiarę. Powiedział mi, że każda osoba z zewnątrz zgodziłaby się z jej stanowiskiem w tej sprawie. Dlatego, czy jestem dupką za odmowę zmiany mojego nazwiska, aby ją uszczęśliwić? Dodam jeszcze, że pod tym postem były też komentarze na ten temat. Ktoś powiedział, a to w takim razie, skoro ona ma zmienić nazwisko na panieńskie, to jej dzieci wtedy też zmienią nazwisko na panieńskie. Jakby wiesz, przyjmą nazwisko matki. Nazwisko po matce. I ktoś to zaproponował. I ona powiedziała, że tak, ona mu to zaproponowała jako alternatywę. A on powiedział, że przecież on jest ich ojcem. To jest, oburzył się i powiedział, że to jest on jest ich ojcem, jak one mają nie mieć jego nazwiska. Hipokryta. Zobaczcie, co ten facet robi. On chce wszystko dla siebie. On po prostu leci po trupach do celu. Pies ogrodnika. Nie chcę ciebie, ale nie oddam ciebie, tak? Nie chcę dzieci, bo w sumie, znaczy nie wiem, czy nie chcę, ale zajmuję się dziećmi, ale nie pozwolę zmienić nazwiska. Nie chcę, żebyś miała moje nazwisko, ale jednocześnie nie pozwolę, żeby dzieci miały twoje nazwisko. I po prostu wszędzie jest na nie. Ma być po prostu po jego myśli, tak, albo i nie ma opcji, żeby było inaczej. Mam nadzieję, że ta laska się nie ugnie, bo... No ale tak brzmi jak taka konkretna kobieta. Tak, raczej tak. On zresztą nie ma żadnych podstaw, żadnych, nawet prawnych, jakichkolwiek, żeby ją do tego przymusić. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że oni tutaj przed zawarciem tego małżeństwa, czy w trakcie, czy tam nie wiem kiedy, czy przy porozumieniu tego rozwodu, już oni nie pamiętam. Oni przy rozwodzie się zgadzali. Dokładnie. Na warunki po Więc prostu. Były warunki jasno określone, które on po prostu w tym momencie łamie. Za takie coś to powinien on płacić jakąś grzywnę chyba. Ta dziewczyna małolata właśnie, bo dobrze to określiła, która po prostu nie jest w stanie, z takim trochę wygląda na taką rozpieszczoną dziewczynkę,
która po prostu tylko chodzi i paluszkiem kiwa na tego faceta, a on wszystko robi. Ona pewnie nie jest nawet starsza od tych dzieci o 10 lat. Tak, i to pewnie jest tak, wiesz co, mi się nie podoba jej nazwisko. Zrób coś z tym. No i on co? Leci i to robi. Jak książę i władca i pan z bajki. No słuchajcie, naprawdę to jest trochę śmieszne, ale dla niej nie, bo ona się pewnie, autorka się pewnie swoje uwkurwia na tym. No dokładnie. Co tu dużo mówić. No. Dzieci też są tego świadkami, więc też na pewno... Widać, że dzieci nie lubią. Dla mnie to też tak. Ciężko powiedzieć, czy ona te dzieci nastawia przeciwko temu... Tutaj ciężko tej kobiecie, to... Mhm. Czy ten ojciec, czy temu ojcu, czy oni faktycznie się tak okropnie zachowują. Wiecie, no jakby... Tutaj nie możemy tego ocenić. Ciężko jest to powiedzieć, no bo mamy tylko jedną stronę historii. Z tej historii tak to brzmi, że no nie wiemy, nie? Ale tak. Ale pod kątem tego pytania konkretnego, nie. To ona nie musi się dupką. Na nic zgodzić, bo to jest po prostu próba jakiegoś wymuszenia, żeby ona zrobiła coś, co będzie się jakiemuś dziecku po prostu dokładnie. Podobało. Nie, no to jest dla mnie niepoważne w ogóle, że on nie ma wstydu coś takiego prosić, bo moja narzeczona sobie życzy. Ale to sobie będzie się, życzyła bo całe życie. Powiem wam szczerze, że to też może być taki zabieg z jego strony, że on chciałby ją tak trochę, tą swoją byłą żonę, tak jeszcze bardziej... Pokazać, jaką on ma władzę. Tak, i co więcej, i jakby ona zmieniła to nazwisko, no. A dzieci by zostały przy jego. No, to popatrzcie się, ona, tak dla zwykłego człowieka, który ich nie zna, jest obcą osobą dla nich wszystkich. Na serio, to nawet oni ta maszucha będzie tak, miała wtedy to nazwisko. Oni mają wszyscy takie samo nazwisko, a ona jest nikim. No, obcą kobietą, nie? Tak to tylko wygląda. Gdzieś tam w dowodach będzie, że jest matką, ale nic innego o tym nie świadczy, tak? No, tak. Jakby no, tak, no, bo tak jak wizualnie. Tak patrzysz, nie? Jakby ktoś się przedstawia, tak, nie? Po no prostu. I inne a czemu może nie nazwisko? No i znowu całą historię musisz wytłumaczyć. Ta. Więc on doskonale wie, co robi, a wydaje mi się, że może nie tyle ale on, co ta jego typiara. Tak? Jaki hipokryta, bo ona ma zmienić, ma mieć inne niż dzieci, ale on nie może mieć ale innego. Ale on nie może. Wiesz, on się ośmiesza, on wygląda jak tak. Błazen w tym to momencie. To widać, że mu nie zależy na nazwisku, tylko na tym, żeby udowodnić swoją rację. Bo... Nie, mi się wydaje, wiesz co, że on nie ma argumentów, bo po prostu to jest takie idiotyczne. No, on no nawet tak, nie, no nie udowadnia swojej racji, tylko bardzo słabo próbuje udowodnić rację swojej narzeczonej, której nie ma, no. ta dziewczyna. No on też nie ma tutaj absolutnie, wydaje kręgosłupa mi się... w ogóle, kręgosłupa, takiego nie że moralnego, ale takiego po prostu takiego kręgosłupa. I wydaje mi się, że bardzo duży wpływ na niego ma ta dziewczyna, która po prostu co no, powie, on to on robi. No bo on się czuje młody przy niej, tak, bo tak, to tak. Jest małolata taka, wiesz, no niech nie mówię tego z jakimś takim prześmiewczym tonie, no jest młoda, bo to jest małolata, no przy nim to jest dziecko, tak? No, słuchajcie, no 15 lat różnicy, no to jest dużo, tak? No to jest bardzo i dużo. I szczególnie, kiedy ona ma 24 lata, ona jest jeszcze bardzo młoda. Więc to, wiesz, on chce się pokazać, jaki to on jest zajebisty. Decyzyjny. On wszystko załatwi, co ona tylko sobie ubzdura, to dla niej, nie? Bo przecież on jest taki tu macho, dojrzały facet, on wszystko ogarnie, bo to jest, wiesz, nie? Więc ona, wiesz, jak tylko kiwa palcem, to on musi udowodnić. Ona pewnie wie, co robi. Więc, tak, no ona pewnie wie, co robi. Najbardziej szkoda tych dzieci, no i tej laski, która musi użerać z takim byłym typem, który cały czas jej uprzykrza życie. No, mam ciekawe, nadzieję... co by było, jakby na przykład poszła tym tokiem, znalazłaby sobie typa, wyszłaby za niego za mąż, powiedziałaby, moje dzieci teraz będą miały nazwisko po nim. No też tak może być. Tak samo absurdalne. Tak samo może być. Tak i samo ciekawe, absurdalne. Dokładnie. I to dosłownie na tej samej płaszczyźnie by wtedy grali. Więc niech on się zastanowi, ty dupką nie jesteś i nigdy byś nie była, gdybyś tak, gdybyś absolutnie, odmawiała i odmawiać będziesz. I takie absurdalne, wiesz, rzucanie tobą na lewo, na prawo, żebyś ty grała w ich grę, bo im się tak podoba, tak. Bo ona się czuje niekomfortowo, bo i ona tak chce, nie, no żeby jeszcze przed taką typiarą musieć kiwać głową na boki, to też bym jeszcze tak trafił. Dobra. No, kochani, idziemy do przodu, czyli kolejna historia od Basi tym razem. Tak jest. Czy jestem dupką za udawanie weganki i przemycanie mięsa za plecami mojego chłopaka? Myślę, że nie. Bum, 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 bum. Myślę, że nie jest. Myślę, że to jest taka sytuacja, że nie jest. Ale dobra, dawaj. Okej. Okay. Mam 19 lat i na studiach zaczęłam spotykać się z moim współlokatorem. Po pewnym czasie zostaliśmy parą. Wychowywał się jako weganin i interesuje się prawami zwierząt. Ja z kolei pochodzę z zupełnie innej rodziny, dodatkowo rolniczej. Kiedy się poznawaliśmy, powiedziałam mu, że spróbuję czegoś wegańskiego i od tamtej pory próbowałam na dłużej zostać przy weganizmie. Właściwie próbowałam tej diety przez około 2 miesiące, ale nie mogłam już dłużej tego wytrzymać. Jedząc wegańskie dania, nigdy nie czułam się w pełni najedzona i cały czas byłam zmęczona.
zmęczona. Czasami też było mi trochę niedobrze. Zaczęłam znowu potajemnie jeść mięso, zwłaszcza gdy wracałam na kilka dni do domu rodzinnego i w pełni zaspokajałam swoje pragnienia. Pewnego razu mój chłopak chciał poznać moją rodzinę, więc razem pojechaliśmy do nich na weekend. Wszystko było w porządku i wszyscy zachowywali się jak najlepiej, dopóki nie wdałam się w jakąś głupią kłótnię z moim młodszym bratem, a on w odwecie powiedział: przynajmniej nie jestem wariatem, który nie może powiedzieć swojemu chłopakowi, że nie jest weganinem i potajemnie zjada hamburgery. Jej, ale przypał. I koniec. Wyjaśniona typiara. Ale... Mój chłopak bardzo się zaczerwienił i po prostu wyszedł na zewnątrz. W drodze do domu był spokojny. Kiedy wróciliśmy do naszego mieszkania, próbowałam mu to wszystko wyjaśnić. Po prostu się wściekł i nazwał mnie bezstydną kłamczuchą. No. I no. Że nie. No tak! I że nie może mi ufać. Dodał, że najwyraźniej nie podzielam jego wartości tak, jak myślał. Powiedziałam mu, że to niesprawiedliwe, a on odpowiedział, że to niesprawiedliwe, że cały czas go okłamywałam. Czy jestem dupką? No jednak jesteś dupką. No dupka. Sorry. No nie tak się to robi. Nie tak się to robi. Trzeba było mu po prostu powiedzieć, no. Że to nie jest, że nie w takim tempie przede wszystkim, albo no, że to nie jest dla ciebie. Że wegetarianizm na początek. Dokładnie. Może jakieś składniki tam będą ograniczać. A, no właśnie, no bo to też jest normalne. Nie tak? Z grubej rury. No to wiadomo, że a się będzie źle czuła. A jakby... Źle do tego no podeszłaś. Ona po prostu go kłamała, no i to jest nie okej. Okay. Znaczy, zacznijmy może od początku. Fajne jest, znaczy fajne. Fajnie, że chciała spróbować. Tak, to też jest takie kochane, że ona właśnie, ta młodzieńcza miłość, on jest weganinem, więc ona, a ja też spróbuję i jest, wiecie... Dla niego wszystko. Dla niego wszystko i ona próbuje, ona się nawet nie zastanawia, nawet nie myśli nad tym, że taka kwestia, że podjęcie takiej decyzji, no jest bardzo, bardzo poważną decyzją. I że no to tak... na poważną, no spróbowanie znaczy, dania, no bez przesady nie też. Chodzi mi o spróbowanie dania, tylko zostanie weganinem. Jak to się miało wyklarować, bo ona na początku powiedziała, że spróbuje, a potem bardzo się stara być weganką, no ale to mogłam powiedzieć, że słuchaj, bardzo się staram, jest mi ciężko z tym, jakby dzielić się z nim z tymi przeżyciami. Ona po prostu go chyba od początku udawała, że zajebiście się czuję. Wiecie co, wydaje mi się, że to też było tak, że ona po prostu była w nim ślepo zakochana. I, może jej głupio było. I głupio jej było, że wiecie, na początku było tak, dobra, powiem mu za tydzień. A to się tak przedłużało i potem jej było głupio, że co, po 2 miesiącach powiem, że kurde, no nie idzie mi, no nawet nic by się mu nie stało. Nawet tak, jakbym ale... powiedziała przed tym bratem tłuszcz, tak. To już by było lepiej. To już by było lepiej. A tragedia. To źle zrobiłaś, źle po prostu postąpiłaś, bo go okłamałaś, no to raz. A po drugie, no nigdy nie powinno dojść do tego kłamstwa, że za jego plecami jesz jakieś mięso i mówisz mu, że jesteś weganką. Bo lepiej by było, gdybyś po prostu usiadła z nim na kanapie i powiedziała, słuchaj, no nie jest to dla mnie. I on pewnie by to zrozumiał, no bo bez jaj, no przecież ludzie mają wybór i nie muszą być weganami, czy są, czy no. Nie są, no to jest ich ja myślę, sprawa. Myślę, że wiesz, jakby w zależności od tego, jakie on ma podejście, ale no ja jako weganka to na przykład doceniam każdy ruch, nie? Jak wiadomo, że nie każdy tak. Jest do tego też stworzony tak mentalnie. Dla mnie to nie jest jakieś wyrzeczenie, bo po tylu latach to człowiek już naprawdę tak nie myśli. No po prostu ma jakąś swoją określoną dietę, szuka nowych przepisów, te przepisy są coraz ciekawsze, rzeczy w sklepach są coraz ciekawsze. Naprawdę można mieć takie zamienniki, że to jest bardzo wygodne. Jak ja przechodziłam na weganizm, to nie było takie proste, a osoby, które przede mną przechodziły na weganizm, to w ogóle to nie było proste. Było wręcz bardzo ciężkie, szczególnie wiecie, jeszcze w miastach. No bo wiecie, jakieś tam świeże warzywa i strączki, takie rzeczy. Więc bardziej tych przepisów tylu nie było. No to było bardzo ciężkie, a teraz to jest, no kurczę, hulaj dusza. Teraz to weganizm równa się normalnej kuchni. Naprawdę, wystarczy iść do sklepu i kupić sobie zamienniki i masz dokładnie to samo. To samo, każde więc, danie jesteś w stanie odtworzyć. Więc wiesz, to nie chodzi o to, że to jest jakieś aż takie wyrzeczenie. Słyszałam różne opinie, że nie dla każdego to jest pod kątem organizmu, że niektórzy tego potrzebują, ale nie wiem na ile to są takie właśnie opinie osób, które po prostu chcą usprawiedliwić jedzenie mięsa, a na ile to jest poparte badaniami, więc ciężko jest mi to powiedzieć. Wiem tylko, że coś takiego kiedyś tam mi wpadło w ucho. W każdym razie myślę, że no nie każdy jest na coś takiego gotowy ze względu na społeczne też, znowu wracamy, witamy się ponownie, ze społecznymi oczekiwaniami i standardami. Więc tutaj po prostu kwestia tego, że jeżeli ona była chętna, żeby spróbować, żeby na przykład jak oni będą jedli w domu, to będą jedli po wegańsku, a na przykład jak pójdą do restauracji, to już ona sobie zamówi, albo będzie miała jakąś swoją półeczkę w lodówce, no i tam będzie miała jakieś tam swoje rzeczy zapakowane, żeby tam też to nie śmierdziało, nie? No wiecie, no to by było o wiele lepsze rozwiązanie niż po prostu kłamanie tego chłopaka, no bo to nie jest okej, okay, bo wiesz, to nawet nie chodzi o taką wartość tego, czy ona jest weganką, czy nie. Też chodzi o to, no bo to też jest jednak ważne, ale nie tylko o to. Chodzi o to, że ona nie była uczciwa, a to już jest duży problem.
Tak, dokładnie. I to jest taki problem. I to nie była nieuczciwa. Ona normalnie, ona jeździła do rodziców, żeby się najeść. Ona to planowała, to było taktycznie przemyślane. O, tu w ten weekend pójdę, najem się. No, słuchajcie, z premedytacją. Ona właśnie nie była nieuczciwa w stosunku do niego w jakiejś błahej sprawie, tylko w jednej z kluczowych wartości, które on wyznaje. No, bo on całe życie był. On był w tej kulturze wegańskiej wychowany i dla niego to jest wielka wartość. I on się z tym nie krył, on jej o tym pewnie powiedział już na pierwszym spotkaniu, dlatego ona chciała mu jakoś zaimponować. Ale no nie tak się to robi. No dokładnie, ale i tak się to robi. Fajnie, że próbowałaś i miałaś na pewno najlepsze z możliwych intencji. I powiem więcej, może kontrowersyjnie, ale powiem, że ty miałaś nawet najlepsze intencje w momencie, kiedy go kłamałaś, bo nie chciałaś mu pewnie zrobić przykrość, albo nie chciałaś, żeby on się od ciebie odwrócił, co było trochę samolubne w tym momencie. Ale no nie, tak się to robi. I nawet przed samym, tak jak powiedziałaś, spotkaniem, tuż przed tym, jak brat tam wyzionął prawdą, ja byś mu powiedziała... Nie jestem weganką. To byś byłoby to lepiej, byłoby lepiej niż. Od trzeciej osoby się dowiedzieć. Tak. Naprawdę. Nie rób tak nigdy więcej. Nie rób tak. Nie, słuchaj, jak ma się to nie udać, jak on się okaże trochę takim wegańskim nazistą, bo niestety tacy też są, to słuchaj, to lepiej, żeby to wyszło teraz niż później. Bo to w takim razie po prostu nie jesteście dopasowani. Może jest sexy, hot, inteligentny i w ogóle zajebisty, ale jak się nie dogadujecie w tej kwestii, no to nie. To następny. No następny, thank you next, jak to powiedziała Jana Grande. Był kiedyś taki ten, tak powiedziała? Był kiedyś taki program na MTV. Next. Thank you, next. A, był next, ale next to chyba było takie, że oni wychodzili z takich autobusów. Autobusów. Jezu, ja to pamiętam. Był na przykład laska albo był facet i oni chcieli poznać swoją miłość życia. I tak wtedy było. Do programu byli zaproszeni, na przykład była, dajmy na to dziewczyna, to chyba pięciu facetów. Pięciu. I ona miała z każdym przeżyć randkę. Jezu, to było i jak powiedziała, next. Jak nie powiedziała next, to musiała zaprzestać na tym. No tak, a było tak czasami, że na pierwszym. Dobra, to co, to kolejna historia, teraz ode mnie, prawda? Tak. No to lecimy z ostatnią historią z mojej strony, kochani. Czy jestem dupką, bo przespałam się z moim dręczycielem w dniu mojego ślubu? To jest słowo dręczyciel z braku innego słowa. Po prostu taki końsko-zalotniarz. Boże, jakie kombo. Ona przespała się z typem, który do niej tak głupkowato gadał w dniu swojego ślubu? No. W jej ślubu dniu? Jej ślub. No to jest dupką bez względu na to, z kim się przespała. O ile się nie przespała ze swoim mężem. Jeżeli to jest przyszły mąż, to... No dobra, słuchajcie, zaraz wszystko się wyjaśni. Nie, no hit, w ogóle, co to jest? Jestem bardzo nudną osobą i to było... Nie wiem! Słuchaj, to jest śmieszny wstęp. Jestem bardzo nudną osobą i to była dosłownie jedyna dramatyczna rzecz, jaka kiedykolwiek przydarzyła mi się w życiu. Ale to często tak jest, nie? Cicha woda brzegi rwie. Tak jest. 6 lat temu mój narzeczony oświadczył mi się, byłam zachwycona. Zaplanowaliśmy piękny, kameralny ślub, który miał odbyć się 2 lata temu. Zawsze dogadywałam się z jego przyjaciółmi i rodziną. Jego matka mnie uwielbia. Z narzeczonym nie zgadzaliśmy się w wielu sprawach, ale się nie kłóciliśmy. Znajdywaliśmy sposoby na rozwiązywanie naszych problemów. W domu i poza nim byliśmy idealną parą. Dlatego nigdy nie sądziłam, że dosłownie zostawi mnie przed ołtarzem. Nasze rodziny, przyjaciele, a nawet urzędnik starali się mnie uspokoić w trakcie ślubu, ale prawie 2 godziny po tym, jak ceremonia miała się rozpocząć, dostałam telefon, że się rozmyślił i nie chce się żenić. Chciał przeżyć więcej życia, zanim się zwiąże. Zrobiłam kilka rzeczy, z których nie jestem dumna. Błagałam mamę, żeby wyciągnęła mnie z tej głupiej kiecki i podarłam ją. Wyszłam z wesela, gdy wszyscy patrzyli na mnie z politowaniem. Odrzuciłam wiele telefonów od przyjaciół i rodziny, mówiąc im, że nic mi nie jest i nie chcę rozmawiać. Ale zostałam nazwana dupką za coś innego. Mam znajomego, którego znam od gimnazjum. Zawsze był klasowym błaznem. Dorastając, nie byłam atrakcyjna, a on żartobliwie ze mną flirtował i starał się mnie jak najbardziej zirytować. No, czyli końskie zaloty. Nigdy tak naprawdę nie wyrósł z żadnej z tych rzeczy. Więc kiedy zadzwonił, żeby sprawdzić co u mnie, a tak naprawdę, żeby dać mi do zrozumienia, że spotykałam się z frajerem, który rzucił mnie w dniu mojego ślubu, i zapytał, czy chcę się z nim przespać, zgodziłam się. Bo moje życie i tak było zrujnowane i nic gorszego i tak nie mogło się już wydarzyć. Miałam ją. My taka cholo i lecimy. Chociaż porucham. No a jak? Przyjechał do mnie i przespaliśmy się razem. Boże, ona była bardzo wyruchana tego dnia. Serio.
Przyjechał do mnie i przespaliśmy się razem. Była to druga osoba, z którą kiedykolwiek uprawiałam seks. Pierwszą był mój narzeczony. Nie ma to podłoża religijnego, po prostu postrzegałam seks jako wyjątkowy i cieszyło mnie, że byliśmy dla siebie z narzeczonym tymi jedynymi. Mój były narzeczony najwyraźniej nie podzielał moich uczuć. Zablokowałam go, podobnie jak reszta mojej rodziny. Jego mama obficie przeprosiła mnie i powiedziała, że jego zmarły ojciec nigdy nie zaakceptowałby tego, co zrobił. Mój były narzeczony skontaktował się ze mną niedawno, powiedział, że chce się pogodzić i zamknąć rozdział. Przeprosił mnie, ale zaraz potem powiedział, że to nie usprawiedliwia tego, że przespałam się z kimś innym w noc naszego ślubu. Do tego dostałam komentarze od jego przyjaciół, że zachowałam się źle i oni też by mnie zostawili na miejscu mojego ex. Nawet nie wiem, co zrobiłam źle. Czy byłam dupką? Nie byłaś. Nie byłaś dupką. Słuchajcie, ona w takim dniu, kiedy została pozostawiona przed ołtarzem praktycznie, sama ze sobą, na oczach dziesiątek ludzi. I on nawet nie zadzwonił ludzi, do niej. Tak. W ciągu 2 godzin on do niej nawet nie zadzwonił. Dokładnie. Ona 2 godziny tam siedziała i nie wiedziała, co się dzieje. Jakie to jest chamstwo. Więc ona stojąc tam, w tej sukni, rodzina patrzy na nią, ksiądz czy ktoś tam patrzy na nią. Wszyscy na nią patrzą, a ona jedna biedna sama nie wie, co ma zrobić. Została sama i wszyscy na nią patrzą. To jest przerażająca i myśl dzwonią, i wizja. I chcą pocieszać potem. A ona ma to w dupie. Ona chce wyjść i zapomnieć o chłopie, który stał się dla niej w tym momencie koszmarem. I nikt tak naprawdę nie ma prawa jej mówić w tym momencie, co ona może, a czego nie może w tym dniu zrobić. Jak ona się chciała, kurwa, przespać, to się przespała, tak? Jakby chciała wyjechać na Antarktydę i zamieszkać z Eskimosami, to by sobie zamieszkała. Eskimosi akurat na Antarktydzie. No, akurat nie żyją. Gdyby chciała, nie wiem, cokolwiek innego zrobić, to miała do tego prawo. Ona została potraktowana jak najgorsze. Tak się nie robi. Nawet jak ktoś się rozmyśla, bo są takie przypadki, to nie w taki sposób. Nie. No bez jej, nie można się rozmyśleć 2 godziny przed ślubem. Nie przed. On się 2 godziny zastanawiał. A, przepraszam, po czym się zastanawiał. Ona stała zadzwonił. Przed... Basia, ona stała 2 godziny przy ołtarzu. Nie, słuchajcie, po prostu... Nie wal w stół. Przepraszam, jestem zdruzgotana, jak ona pewnie była. Nie jesteś dupką. Nie, ona mogła zrobić cokolwiek, bo wiecie co? Mi się przypomniała ta historia z Rossem i Rachel, kiedy oni postanowili, że będą mieli przerwę. I on podczas tej przerwy ją zdradził, nie? A ja tam jestem po stronie Rachel, bo uważam, że to była taka przerwa bardzo płaczliwa i on dosłownie właśnie zdradził ją w ciągu tego samego dnia. I to było tak, że on nie mógł się dogadać, on nie mógł jakoś ten i ona czuła się taka zdradzona, że on pierwszy co zrobił, to poszedł i się przespał z jakąś laską na imprezie, a to miała być tylko taka przerwa. Więc wiesz, ja tutaj uważam, że faktycznie no, jakby okej, nie byli w związku, ale dla mnie też by to skreśliło takiego typa. Ale tu mamy inną sytuację, bo tam to było rozstanie, to była przerwa, to było widać, że tam było takie emocjonalne to rozstanie, oni tam próbowali się dogadać, nie potrafili, bla, bla. A tu on ją mocno kopnął w dupę, że tak poleciała, że nawet nie wiedziała, co się stało. I ona po prostu miała prawo, żeby zrobić cokolwiek sobie, ona sobie życzy. Ona mogła zrobić wszystko. I wybrała to, żeby się z kimś przespać. O, wielka rzecz. Wielka rzecz, naprawdę. Tyle się stało, tyle osób od tego zginęło i po prostu jest z nim źle. Więc super, zabawiła się. I miała do tego prawo. I słuchajcie, i to nie jest tak, że ona się zabawiła i pewnie już jestem szczęśliwa. Ona będzie przeżywać tą traumę do końca życia, że ten chłop ją został przed tym i 2 godziny czekała. No, a ciekawe, jak będzie następnym razem chciała wyjść za mąż czy coś, to będzie miała traumę. I będzie sobie myślała, tak. A co teraz się stanie, ciekawe, czy się uda. Będzie odwlekać pewnie takie życiowe decyzje, bo będzie się bała, będzie miała takie złe wspomnienia. Oczywiście. A te chamy, te jego przyjaciele... To niech się zastanawia, po jakiej stronie oni powinni stać. Oni to jemu powinni mówić, że jesteś głupi, cham i niepoważny człowiek. Słuchajcie. Ale oczywiście łatwiej biedną dziewczynę winić, tak. Bo ona już dostała po twarzy, to jeszcze ją kurwa ugniećmy, jeszcze ją wykopmy, nie? Jeszcze żeby pod ziemię weszła. I to jest, żeby najlepiej tak. się wstydziła tego, że żyje tak. i żeby się wstydziła tego, że on był chujem. Pamiętajmy o tym, że różne są sytuacje i faktycznie może być tak, że my do końca wierzymy, że jesteśmy na siebie skazani, a w ostatniej chwili coś się odjebie. Ale jesteśmy ludźmi i każdy człowiek zasługuje na jakiś szacunek. A dokładnie, on tak. jej szacunku w ogóle nie dał. Nie. Powinien... Byli razem 4 lata, tak. Potem miał być ślub i on przez te 4 lata żadnego nie zbudował do niej szacunku, tylko ją zostawił samą, tak jak mówisz, tak. bez nikogo. 2 godziny była w
w męczarni, bo nie wiedziała, co się dzieje, po czym łaskawie do niej zadzwonił. Pewnie go ktoś przekonał, żeby dał że jej tę łaskę i jej kływa powiedział, co się dzieje. Bezczelne, chamskie i w ogóle bym się nie spotkała z takim typem na kawę. Ja bym go nie chciała zobaczyć na oczy. Ale to jest jej decyzja. Jak ma ochotę, to niech robi, co chce. I to jest w porządku. Natomiast bezczelni są wszyscy. Nie, no, tragedia. Bezczelni. Po prostu bezczelni. Jesteś dupką i kopnij wszystkich w tyłek i już się nie zdawaj z tymi ludźmi, bo to są sępy i pasożyty. I nie ma co z takimi ludźmi gadać. Dokładnie, dokładnie tak. No i co? Ostatnia historia. Tym razem, moi drodzy, będzie to historia od naszej słuchaczki. A zaprezentuję ją Barbara. Basia. Barbara. Historia od naszej słuchaczki. Czy jestem dupką, bo powiedziałam facetowi, że nie będę lubić osób, które są niemile nastawione do mojego psa? Nie. Tak. Pies to moja dzidzia. No oczywiście. Moja dzidzia. I moja rodzina i zwierzę członek to jest moja rodzina. Rodzina, a nie. To nie ma żadnej dyskusji, czy ktoś go lubi, czy nie lubi. Mam partnera, który bardzo nie lubi mojego psa i przy każdej możliwej okazji wypomina mi, że czuję się przy nim niekomfortowo. To co ty jeszcze zrobisz z tym człowiekiem? Ja nie wiem, coś się dziwię. Ostatnio nawet zaczął cytować swoich przyjaciół, którym też ten pies przeszkadza. Bo na przykład. A jaki bezczelny! Bo na przykład jest za głośny. Pies szczeka. Co za odkrycie. No dosłownie. Doszło już do tego, że zaczynam zapominać, że tak naprawdę mam przyjaciół, którzy akceptują i dobrze się czują z moim pupilem. Powoli nawet, jeśli ktoś mi mówi, że mój pies jest super, to mu nie wierzę. Postanowiłam więc wprowadzić zmianę w swoim życiu i ukrócić kontakty z osobami, którym ten pies przeszkadza. Mój chłopak teraz mówi mi, że jestem okropna, bo mówię mu, że nie lubię jego przyjaciół i ich psów z powodu jakiejś dziwnej zasady, którą sobie wprowadziłam i że jestem zbyt ekstremalna. Czy jestem dupką? Nie jesteś zbyt ekstremalna. Uważam, że postąpiłaś słusznie. Jeżeli okazałoby się, że twój pies jest w jakiś sposób zestresowany, nie potrafi zapanować nad swoimi jakimiś negatywnymi emocjami, no to oczywiście, no to trzeba go zabrać do behawiorysty, zobaczyć, czy wszystko jest okej, czy zdrowotnie on jest w porządku, czy można go jakoś też uspokoić, no bo czasami te pieski są faktycznie takie, wiesz, głośne, ale to też jest dla nich niedobre, nie? Bo po prostu one się też stresują bardzo i są też, nie że agresywne, ale takie właśnie, one szczekają, czy coś, bo po prostu się boją albo są, wiecie, w stresie, więc tu na pewno to jest kwestia do przeanalizowania, ale no to myślałam się, że pewnie tak nie jest, no bo masz znajomych, którzy lubią tego psa, to nie jest tak, że każdy dookoła ci mówi, że on jest okropny, pewnie po prostu jest wesoły, jest energiczny, tak sobie go wyobrażam, i po prostu jest psem, a nie kotem, bo psy a koty tak. Na przykład, przykładowo są zupełnie inne, no kot jak cię zobaczy, to nasz na przykład ucieknie, nie, pierwsze co, i potem ewentualnie jak będziesz wystarczająco spokojny, to, czy spokojna, to wtedy wyjdzie i zobaczy, czy może podejść i się dać pogłaskać, a pies jest taki bardziej otwarty na nowych ludzi, wydaje mi się, na pewno właśnie tak jak mówisz, jest ekspresyjny, I po prostu no się cieszę, tak? No to jest pies. Psy są po prostu inne i takie są psy. One tak funkcjonują, one tak się zachowują, to jest normalne. Jeżeli ktoś nie lubi psów, to dla mnie jest takie... dla mnie to jest red flag totalny. Dla mnie to jest totalny red flag, bo to jest zwierzę. To nie jest tak, że to jest niewychowany człowiek, nie? Albo jakiś cham. Tylko to jest po prostu zwierzę, które nikomu nic złego nie robi, bo ono nie napisało, że nie wiem, że agresywny był wobec tego chłopaka, czy jakiś był, nie wiem, napastował go, nie wiem, skakał po nim, tak? No, domyślam się, że pewnie nie, no po prostu no, jest psem. I do tego jeszcze nagabuje na ciebie swoich znajomych, to w ogóle jest chamskie, bo jak ci się coś nie podoba, to spadaj, a nie obgadujesz z obcymi ludźmi za plecami. Tak, tutaj bardzo warto też podkreślić, że no jakby, nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli z kimś się wiąże, czy wiążemy ogólnie, no to warto by było sprawdzić to, jakie nastawienie ci ludzie mają do najważniejszych istot czy osób w naszym otoczeniu. Mhm. I na przykład ja sobie nie wyobrażam być z kimś, kto na przykład nie lubi kotów. No, bo ja mam dwa koty. No. I ciężko by było tutaj... Albo psów, bo ja na przykład uwielbiam psy i to, że nie tak. mam psa, teraz to ja sobie znaczy, nie wyobrażam nie będę w ogóle mieć... być taką zgorzkniałą, cyniczną osobą, która tak. bym powiedziała, że ja to nie lubię takich zwierząt. Która co więcej, która nie przejdzie... Bo one mnie za bardzo kochają. Ulicą, widzi kota albo psa i nie zrobi... Nie wyobrażam sobie. Wiecie, o co chodzi, że... To trochę się śmiejemy, ale teraz tak na poważnie, że jeżeli ktoś
mówi jawnie, nie lubię twojego psa, albo twój pies jest taki i taki i jest z tobą w związku, no to dla mnie to jest trochę ciężka sytuacja, bo no, wiadomo, że ten pies zawsze będzie w twoim życiu, dopóki wiadomo, będzie żył. I teraz co ten chłopak całe to życie będzie wypominać, jak on tego psa nie lubi? Nie, no to jest, to jest takie ciężkie. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ty sobie z tym radzisz tak na co dzień, kiedy no, słyszysz takie komentarze od swojego partnera, że on nie lubi twojego psa. Musi to być po prostu ciężkie, tak mi się wydaje. Dla mnie to brzmi jak takie nastawienie bardzo, takie nie wiem, jakaś próba wymuszenia na tobie czegoś, że co, masz oddać tego psa, bo mu się nie podoba, co masz zrobić? Co ty z tą informacją masz zrobić? Masz go oddać do schroniska? Zresztą znając... Czy on jest normalny? Przychodzi, zaczyna ci tuć nad głową twoją i czego on oczekuje? Czego on oczekuje? Bo ja sobie, jeżeli ten człowiek oczekuje od ciebie, żebyś ty dała psa do schroniska, to jest człowiek pozbawiony empatii. I takich ludzi w naszym życiu to, Boże, waja, jak najdalej. Co to są w ogóle za ludzie? Zero empatii, zero jakiegoś takiego poczucia, że wiesz co, gdyby chciał dobrze, to by ci powiedział, słuchaj, ten twój pies na przykład, gdyby tak było, bo nie wiem jak jest, nie? Ten twój pies jest taki, nie wiem, wobec mnie źle nastawiony, ja się czuję niekomfortowo, może moglibyśmy coś z tym zrobić, może moglibyśmy, nie wiem, spróbować coś razem, jakieś aktywności porobić, a jak się nie uda, no to może właśnie pójdziemy chociaż na takie jedno spotkanie z behawiorystą, może udałoby nam się coś zorganizować, co po prostu sprawiłoby, że ta nasza relacja z tą osobą, że tak powiem, tak, w swoim życiu, będzie po prostu lepsza, a nie taka, że on przychodzi z buciorami w twoje życie i będzie ci je ustawiał pod swoje dyktando, bo jemu się nie podoba twój pies. Dla mnie to śmierdzi na kilometr zaborczym człowiekiem i nie chciałabym takich ja ludzi. Tylko dodam, że jak wy pewnie się zaczynaliście spotykać, nie wiem jaka była sytuacja, czy ty już miałeś tego psa, czy nie, ale no zakładając, że już miałeś tego psa, no to przecież on widział, że ty masz psa, tak? I wiedział, w co wchodzi. Więc jakby nie rozumiem tego założenia, że co on myśla, że on przyjdzie i sobie właśnie tak, jak Ada mówi, poukłada i dobra, pies to nie ściana. No to jest jednak ściana większa niż... Mam wrażenie właśnie partner czy partnerka tak naprawdę. No sorry, no ale nie, dla mnie to jest taki wielki red flag, jak ktoś nie lubi zwierząt. Nie, ale to jest, to nawet nie, to jest takie ogólnie przyjęte, że ludzie, którzy nie lubią zwierząt, no to mają jakieś problemy społeczne ze sobą, bo to nie jest naturalne, że jednak miłość do zwierząt jest czymś, no takim powinna być przynajmniej czymś powszechnym. No. Przynajmniej może nie jakaś miłość, że to ale to są tak? Po prostu to są bezbronne stworzenia, dokładnie, nad którymi my mamy jakąś władzę, tak? No bo jesteśmy bardziej rozumni i po prostu jesteśmy bardziej, no mamy większą kontrolę nad naszym otoczeniem. Dokładnie. I oni są pod naszą taką właśnie trochę łaską. I osoby, które wykorzystują tę władzę, dla mnie to jest nienormalne. Na przykład osoby, które się znęcają nad zwierzętami. Wiecie, no to jest taka choroba, taka niebezpieczna, tak? No bo jednak zaczyna się od krzywdzenia istot zwierząt, a potem to może przejść na przykład na dzieci, albo na kobiety, albo inne słabsze jednostki od nas, tak? No bo to jednak nie jest tak, że taki typ zaatakuje typa, który jest większy od niego, albo taki sam. Tylko on chce się znęcać nad słabszą osobą. Więc dla mnie to jest wielki red flag. I dziwne, że ta osoba podchodzi do ciebie z taką negatywną energią, będąc twoim partnerem i zamiast szukając rozwiązań, to on chce ci jeszcze, on ci psuje i utrudnia życie. On normalnie ci utrudnia życie, bo on przychodzi i on tupie nóżką, mnie się ten pies nie podoba. I ty tak siedzisz tak, aha, nie podoba ci się mój pies. I co ja mam z tym co zrobić? Co ja mam zrobić z tym psem? To wychodź. Psem? To wychodź. Mam go wyrzucić, to naja, to wychodź, nie? No co to w ogóle za tekst? I moim przyjaciołom też się twój pies nie podoba. No i co? To jest mój pies, to mnie się ma podobać mój pies. A jak tobie się nie podoba, a chcesz być w moim życiu, to lepiej niech się zacznie podobać. I tyle. Stara, nie dawaj sobie wchodzić na głowę. Bo po prostu ludzie myślą, to jest taki typ człowieka według mnie, który będzie twoje granice pchał, dopóki nie trafi na ścianę. A jak trafi na ścianę, to już będzie za późno, bo ty nawet nie będziesz wiedziała, jakie on wszystkie twoje granice popchał do końca i ty będziesz po prostu taka, wiesz, że wszystko robisz pod jego dyktando, nie będziesz wiedziała, co ze sobą zrobić. Nie. Jak mu się pies nie podoba, to albo zmienia nastawienie, albo naja. No co to w ogóle za jakieś teksty?
Nie, no słuchajcie, miejmy jakieś standardy, serio. Bo ja to mówię tak, wiesz, bo ja ci dobrze życzę. No, no naprawdę, no, no, no nie gódźmy się na takie traktowanie. Wyczerpałyśmy już temat chyba do końca, tak. Więc krótka piłka. Takim ludziom dziękujemy. Tak, i dobrze, i stawiaj granice i nie tak. Dawaj sobą pomiatać. Jeżeli komuś się nie odpowiada sposób życia, w jaki ty prowadzisz i twoje najbliższe rodzinne istoty, czy to zwierzęta, czy to ludzie, to do widzenia. Tobie się podobają te istoty. I ty z nimi będziesz budowała przyszłość, jest to twoja decyzja. Jeżeli im się to nie podoba, to w takim razie znajdziesz sobie kogoś, komu się to spodoba i kogoś, kto tobie się też spodoba, a nie na siłę. Więc kochana, trzymamy kciuki, że po prostu będziesz się otaczała teraz takimi ludźmi, dzięki też tej zasadzie, którą wprowadziłaś, super, którzy po prostu będą mieli normalne podejście. A nie jakieś takie uprzedzone i pełne zawiści. I dokładnie nie ma co. Tak. Nie ma co dać czasu. I tym oto sposobem doszłyśmy do końca naszego 25. odcinka. Bardzo miło było do Was powrócić po tych 2 tygodniach i trochę sobie poopowiadać i przedyskutować różne sytuacje. Ponownie wrócimy za tydzień do Was z nową dawką historii. Kochani, zamiast słowa na dzisiaj powiedzcie, czy jesteście team koty, czy team psy, a najlepiej, jak jesteście team wszystkie zwierzątka. I napiszcie nam, jaki team jesteście. Może macie jakieś śmieszne historię, i to jest albo, słowo na dziś. Albo zdjęcie swojego pupilatu. Zachęcamy. Ojej, jak macie zdjęcie, to Boga, wyślijcie. Będziemy się rozpływać cały tydzień. Tak, albo wideo najlepiej. Albo jeszcze wideo, w ogóle słuchajcie. Jak macie wideo, to wrzućcie na social media, nas oznaczcie. Wrzucimy na stoiska i na pewno polajkujemy tak. I skomentujemy. Bo ja uwielbiam zwierzątka i chętnie się dowiemy trochę o waszych. Więc liczymy na wasze głosy. Jesteśmy same ciekawe, jak dużo jest osób, które mają psy, czy lubią psy, a te, które mają koty, więc będziemy... Albo rybki, albo zajączki. Albo jeszcze albo może inne. Macie żabki. Węże. Albo węże, dawajcie znać, albo papuszki. No to słuchajcie, kochani, tym oto sposobem kończymy nasz tak, odcinek. Bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze raz zapraszamy do komentowania, do wrzucania lajków, bądź kciuczków w dół, bądź kciuczków w górę, bądź innych fajnych przycisków, które są na naszym kanale, na przykład takich jak subskrypcja, albo nawet dzwoneczek. Tak, bo jak macie dzwoneczek, to w piątek będziecie mieli informację, że nasz nowy podcast już jest live, więc możecie być na bieżąco. Zachęcamy tak, tutaj, wiecie, jaka to jest wygoda? Wy nie musicie myśleć. To po prostu tam jest, czeka i was oznajmia. I już mamy nowy odcinek. Dlatego, kochani, jeżeli lubicie taką wygodę, to zapraszamy do dzwoneczkowania naszego podcastu. I tak, i tym oto sposobem żegnamy się z wami na ten tydzień. Widzimy się już za 7 równych dni. I do zobaczenia wkrótce. Buziaczki, pa, pa. Odkrycie. Jeszcze nic nie po... No weź się za mnie i nagrywamy. Widziałaś to? On skoczył w jaka powietrze. Jaka kita! Kicius, ja bym mogła komin przecierać tą... Nim. On tak lubi przecierać Jezus, komin. Jezus, uwaga. Sobą. Czekaj. Jest tak ciepło. Kicia. Ty kurwa wyglądasz jak demon. Za tej piraneczki. Teraz się położę. A on już, jak oddycha szybko, patrz. A mnie już nie zaatakuje raczej. Już myślałam, nie chce. Nie. Czekaj, się depię w nosie. Super, no. Co za banda idiotów. Dobra. Tak naprawdę nie wiem, czy teścia był... Było... Czekaj. Ona leży i się bawi tym. No, to dzisiaj nagramy w ekspresowym tempie. Bo one mają tak, że przed jedzeniem... Patrz, jak ucho mu się wygięło. Patrz, co robię. Mów do mikrofonu, bo może będzie bloopers. Jest. Jezu! Dobra, to jest szansa dla mnie. No. Teścia. Że on próbował go przeprosić i tak dalej. No nie wiem, jak to wyglądało, ale wiecie, no. Kurwa. Ale wiecie... Przepraszam, Ada, szedł bokiem. Tak? Jak z dzieciństwa, tak szedł. On tak chodzi, jak ona go atakuje czasami. W każdym razie chodzi o to, że po prostu to było... Neka. Nie... Cześć, aniołku! O co ty tu robisz? Głodna jesteś. Ty będziesz naszą kicią. Głodna jesteś, kiziunia. Zaraz, daj chwileczkę. Jeszcze, widzisz, że jest 21. A ta, ale one jadły przed chwilką. Ale nie jadły takiego normalnego posiłku. Dobra, dam im, na pewno. Dobra, dokończymy to chociaż tak. Tę historię, bo przecież nie... Aha. No, i jak? Nie pamiętam. A, no oni go regularnie zdradzali jako brat i jako partnerka i... Nie. I tak, no tak nie może być.